Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawlsta. Słuchajcie, zanim zaczniemy, zostaw koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ aż 60% osób, które oglądają moje odcinki, nie subskrybują kanału, więc zostaw koniecznie subika, aby mnie zmotywować do dalszej pracy i do wbijania puch, bo jak widzicie, wbijam je w dość wolnym tempie, ale nie o tym dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że zakupimy sobie skina. Wy już pewnie wiecie jakiego po tytule, natomiast przeglądając tutaj sklep, kurczę, ten złoty Barley, powiem szczerze, że bardzo mi wpadł w oko. Kosztuje 30 gemów, jak widzicie mamy 33, więc czemu by go nie kupić, zrobiąc sobie w tym momencie. Bardzo mi się on podoba, zawsze chciałem mieć złotego Barleya, więc tutaj spełniamy nasze małe marzenie, można powiedzieć. I już po gemikach, jak widać. Okej, dobra, weźmy sobie go teraz, sprawdźmy. Jak widzicie, to jest mój drugi skin do Barleya, mam tego Barleya. Nie wiem dokładnie skąd, prawdopodobnie stąd, że grałem już dość długo w Brawl Stars, nie, może dlatego dostałem go, nawet nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu, skąd się dostawało tego skina, czarodziej Barley, bo nawet nie pamiętam. Złoty Barley i dzisiaj sobie nim pogramy, potestujemy go, zobaczymy jak on się w ogóle sprawuje, tak w praktyce. Przy okazji tutaj takie małe info dla takich wierniejszych fanów. Miał być mega super kozacki odcinek kilka dni temu z Brawlsów. Takiego jeszcze chyba nie było w Polsce. Ale na moje... Ojejku, jak oni biją. No nie jeszcze Piperka. Ale na moje nieszczęście materiał mi się skopcił i byłem zły dosłownie. Zamiast za to dostaliście Minecrafta z Polkiem. Też fajny materiał, ale kurczę, cały czas jestem zły, że tam to się nie nagrało. A już niestety prawdopodobnie drugi raz czegoś takiego nie uda mi się zrobić. Ja bym tutaj chętnie jakiegoś Powercubesa zbił, ale Barley jest mega kiepski, jeżeli chodzi o starcie, szczególnie jeżeli chodzi o solówki. W duości jeszcze coś tam możemy nim porobić, ale na solo jest on mega, mega kiepskawy. Jejku, jak widzicie, oni mi tutaj praktycznie na strzała biorą. Dzisiaj mamy event w postaci meteorytu, więc będzie całkiem ciekawie. To jakiś camper w krzakach. No nie, bull, dobra, zaraz już po mnie, jest za chwilkę. No jak widzicie, kiepsko to wyszło. No nie wiem, czy starcie to jest dobry pomysł, chyba sobie pójdziemy na Gem Graba, minus dwie puchy. Albo na Dłoska, o, to jest jeszcze lepszy pomysł. Zaproszę może kogoś z mojego klubu, jak widzicie, to jest mój klub. Jest jedno miejsce, więc kto pierwszy, ten lepszy. Czyszczę ogólnie tutaj listę dość regularnie. Weźmy na przykład kogoś, kto ma najwięcej pucharków aktualnie, zobaczymy, czy przyjmie zapkę. Dajmy mu 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, to nie było 5 sekund, ale nieważne. Nie ma go, a oni są w bitwie wszyscy. O, ale PewDiePie jest z menu, może on przyjmie. O, jak widzimy przyjął, więc lecimy z koksem. Dłosek z Bibi. Zobaczymy, czy nam pójdzie lepiej niż ostatnim. Mam nadzieję, że tak. Ostatnia gierka to była, powiedzmy, taka rozgrzeweczka. Przy okazji, kurczę, powiem wam szczerze, że strasznie, tak mówiłem na początku, wolno mi idzie wbijanie tych pucharków. Dlatego nie, musimy jakoś zmotywować, żebym wbijał te pucharki, nie wiem. Musimy zrobić jakiś próg łapek albo subskrypcji, który mnie zmotywuje do wbicia, nie wiem, 5000 puch przynajmniej. Ej, w duosie już to zdecydowanie lepiej wygląda. O, tutaj mamy Dragosa jakiegoś. Chodź tu, gościu. Jestem ciekawy, jak nam pójdzie swoją drogą. Gdzieś tej ziomusia mojego zatraciłem. O, Bibi zabił. Nieźle. Ładny. Mamy cztery drużynki, więc nie będziemy już ostatni na pewno. Chodź tu, gościu. Ja nie mogę tym złotym Barleyem przycelować dobrze. Ale ojejku. No nie, ale niefortunnie. Ale niefortunnie. No nic. Trochę kiepsko wyszło. Nie no, Barley to jest zdecydowanie nie postać na starcie, moim zdaniem. To jest idealna postać na game grab, ale tutaj nie zdaje on egzaminu. Ale jak widzimy, tutaj nasz klubowicz gra całkiem mądrze, mianowicie... No, trochę nam się teraz przyfarciło w tym momencie. Chociaż też tutaj ktoś gra Barley i idzie mu zdecydowanie lepiej. Mamy ulta, poczekam tutaj na mojego ziomusia, aż wróci. O nie, Poco. Jest tam duo Barley i Poco. Ojejku, dobra, jakoś tutaj postaram się nie paść głupio. Ale udało się. No jesteśmy trochę na straconej pozycji, szczerze mówiąc. Ponieważ, jak widzicie, no nie mamy żadnego Power Cubesa, jest bieda. Ale postaram się chociaż dotrwać do wielkiego starcia. Myślę, że będzie fajnie. A jakbyśmy teraz ultowali, uwaga, uwaga. O nie, padł mój Bibi. Moja Bibi, znaczy się. 10 sekund, czy nam się uda przetrwać? A to jest pytanko. Ja tutaj postaram się, no będzie ciężko. O, tym bardziej, że się sfokusowali na mnie. 3, 2, no ciężko było to przeżyć. Ale puchy chyba i tak będą na plusie. No, 3 puszki. Mniej więcej powiedzmy, że udało nam się tutaj ogarnąć. Inaczej, nadrobić to, co ostatnio straciliśmy.
Weźmy tutaj, zaprośmy tego widza, który nas zapraszał i zagramy sobie Game Graba. Dawno nie grałem Game Grabów w sumie. Jak zacząłem grać, powiem wam szczerze, starcia, tak cały czas cisnę je. Tak rzadko wracam do tych Game Grabów. A chyba warto mi się wydaje wrócić tak na dłuższą chwilę. Zawsze mi dobrze one wychodziły. Lepiej niż starcia, mam takie wrażenie. Ojojoj, ale oni tutaj pięknie się postawiali. Jak widzicie, udało nam się zgarnąć kilka. Fajna mapa jest pod Barleya, idealna bym powiedział, żeby kampić w tych krzakach i z tych krzaków właśnie wyrzucać te tutaj koktajle. O kurcze, padłem beznadziejnie. Ten kot nas porobił troszeczkę. Ale mamy ulta cały czas. Dobra, udało się go uratować, jakoś na spółę z BB. Na razie tak idzie nam nawet, o, nawet nieźle, chociaż straciliśmy teraz wszystkie gemy, więc... Ale walczy tutaj BB. Dobra, udało się odzyskać całkiem sporą liczbę ich. Aż 4. Ja tutaj poślę mego ulta jakoś, o, w ten sposób może? Jakoś, o, dobrze, nice'u. Mamy 9 gemów. Na MVP nie zostanę, ale obijam ich i odcinam im drogę ucieczki. Dobra, mamy odliczanie, teraz trzeba uważać. Ojojoj, ten Mortis. Nawet nie Mortis, tylko Penny mnie tutaj zabiła. No nieźle. Ale mamy znowu odliczanie, słuchajcie. Zaraz będzie znowu odliczanie, jak dobrze pójdzie. Tą Penny trzeba zabić, koniecznie. Trzeba ją wyeliminować. Chodź tutaj, gości. O nie! Dobra, zdążę rzucić ulta? No tak średnio bym powiedział. Jak średnio nam wyszedł ten ult. Ale gra jest dość zacięta, to trzeba przyznać. Mamy 7 gemików. W sensie nasza drużyna ma. Ej, nie jedzie mi tym Barleyem, ewidentnie. Ewidentnie. Nie jest to dobry meczek. Chodź tu, gościu. Chodź tu, Andrej. Mają odliczanie. No nie. Dobra, rzucę jakoś tak randomowo tego ulta. Ej, w sumie kozacko nawet wyszło. Nesobita mocno. I padła. Padła dzięki mojemu ultowi. Dobra, ja mogę go zraszować w sumie, bo nie mam żadnych gemów. Oś czego zabiłem. Nice. Dobra, ja w sumie ich zraszuję, żeby czas kupić nam. Zobaczcie, tutaj będę uciekał. Mam jednego gema, złapcie mnie. Ej, nie dali się porobić, ale tak wygraliśmy. Tak wygraliśmy. Nieźle, brawo drużyna. Udało się. Ej, fajna rozgrywka, szczerze mówiąc. Naprawdę było spoko. 8 puszek wbiliśmy. O, jeszcze star tokena. Myślę, że sobie zagramy jeszcze raz w takim samym składzie, żeby tutaj... nie... O, nie chcą grać, zobaczcie. Ej, aż mi się smutno zrobiło, nie? Aż idę się popłakać. Dobra, opuśćmy drużynę, zaprośmy inne osoby, które są w klubie. Może na przykład Go i może na przykład ktoś jeszcze nie grał. PewDiePie już grał, Nitrom też grał. A PewDiePie grał więcej gierek, więc zaprośmy tutaj Nitroma, zobaczymy czy przyjmą. O, przyjął. Ten gość śpi chyba, to nie. O, jeszcze raz zaprosimy. No i lecimy z koksem. Jestem ciekawy, czy uda nam się dzisiaj na skrzyneczkę nazbierać. O, mamy Kruka. I El Primo. O, myślę, że to jest całkiem fajne combo, jeżeli chodzi o teamek. Barley, Kruk i El Primo. I lecimy z koksem. Ała, ała. Mają tego. Kurczę. Zapomniałem nazwę Leona. Leon, Kruk i Spike to są trzy tutaj postacie, które chciałbym naprawdę zdobyć tak bardzo, bardzo. No i BB w sumie to 4. A reszta postaci tak średnio bym powiedział. Nie zależy mi jakoś mocno na nich. No i może jeszcze Piperka, dobra to 5. Więc jednak kilka ich jest. Ojejku, tutaj nasz Kruk ma troszeczkę problemów. No nie idzie mi za dobrze tym Barleyem, przynajmniej jeżeli chodzi o zbieranie gemów. Chociaż w ostatnim meczyku mieliśmy takie zagranie meczu, bym powiedział. Chodź tu, gościu. Ojejku, ten bo ma te... To chyba od bossa te miny, co nie? Zawsze tutaj mam problemy, żeby uważać na nie. Chodź tu, gościu. O nie, no i znowu padłem od nich. Najgorzej, jak nubek. Jak nubek dosłownie. No i mamy odliczanie, słuchajcie.
No i to będzie niestety, ale prawdopodobnie Loze, tak mi się wydaje. Chociaż w sumie... Dobra, tutaj poczekam na resztę. Kampion pewno w krzakach któryś. No niestety tutaj była deklasacja. Myślę, że ten boss zrobił swoją robotę i to tak zdecydowanie. Niestety, ale myślę, że... A, minus dwie puchy i tak jesteśmy dzisiaj na plusie. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym miejscu zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że się wam podobało. A zachęcam serdecznie, jeżeli jeszcze oglądacie ten odcinek, to w tym dniu przez 19 godzin macie szansę również za 30 gemów dostać takiego Barleya, jak ja wam polecam, jest bardzo fajny. Grać może nim nie grałem zbyt dobrze, ale naprawdę myślę, że jeżeli chodzi o taką kwestię, wiecie, wizualną, jest naprawdę spoko. Ja tymczasem z wami się żegnam, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału i nie zostawisz łapki w górę, zrób to koniecznie w tym momencie. Ja tymczasem, tak mówię, się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.